Ja mam sentyment i do jednego, i do drugiego nośnika. Powiem tak, oczywiście płyta winylowa to jest. Coś w rodzaju takiego trochę fetyszu muzycznego. Tacy melomani, ludzie, którzy kochają muzykę, dla nich brzmienie płyty winylowej ma no, niepowtarzalny charakter, jest czymś wyjątkowym. Oczywiście troszkę jest w tym legendy, troszkę jest w tym takiego puszczenia się, ale płyta winylowa dla mnie również jest czymś niezwykle istotnym, dlatego że mój ojciec przywoził takie płyty jako marynarz z zachodu gdzieś. Ja pamiętam taką pierwszą płytę swoją, Deep Purple na przykład. Na przykład Made in Japan, to jest płyta koncertowa z Tokio, z koncertów w Tokio, niesamowita. Absolutnie, czy płyty Black Sabbath, czy płyty Police, pamiętam, że płyta Police, Regatta de Blanc, niesamowicie pachniała. Ona była zrobiona z jakiejś po prostu ciekawej masy, bo te płyty robione przez polskie nagrania, czy przez muze, czyli te polskie wydawnictwa, często śmierdziały. Były robione z jakiejś masy takiej tańszej. Więc e, najpierw ja wąchałem tą płytę. Ten dostęp do zachodu był tak e, ograniczony, że, że jak coś trafiało z zachodu do nas, to myśmy otaczali to niemalże kultem. Ja pamiętam, że, że najpierw wąchałem tą płytę, później tą płytę wąchała cała moja rodzina, później wąchali ją moi koledzy, później wąchała ją cała moja klasa, a na końcu półgdańska obnosiła ją, tą płytę wąchało jak obraz Matki Boskiej. E, e, to pokazuje pewną fetyszyzację, ale też pewien jakby szacunek do muzyki. E, do, do tego, Bo to było coś wyjątkowego. Bo to taka płyta była y, trudno dostępna. Y, pamiętam płyty na przykład nielegalnie przemycane z. Y ze Skandynawii. Płyta Andrzeja Dziubka, zespołu Depress, nagrana w Norwegii z tekstami w rodzaju Bojocie Kochom, czy te, słynnym tekstem My rabatają w kauchozie Była absolutnie w Polsce zakazana i była przemycana do Polski. Płyta wydana na winylu. I ona pamiętam, że kosztowała jakieś koszmarne pieniądze. Już w tej chwili nie pamiętam, ale to, coś, to było coś w rodzaju. Ta płyta dwumiesięcznej pensji e, takiego normalnego urzędnika czy robotnika. Więc e, trzeba by dwa miesiące pracować na to, żeby tą płytę e, kupić. To pokazuje też e, jakiś szacunek do tego nośnika. E, pamiętam kolejki po płyty winylowe w, e, na przykład na Nowym Świecie w Warszawie, gdzie stanął po e, płytę Perfektu, po płytę Oddziału Zamkniętego, a także po płytę Bikcyca. E, były, były kolejki, w tych kolejkach dochodziło do bujek na przykład, bo, bo panie, pan tu nie stał i tak dalej, bo, bo mogło zabraknąć. E, to jest w ogóle nie, 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 niesamowite i wówczas, dlatego te, te przyjaźnie, te, 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 takie nawet fanowskie, takie zafascynowanie tymi zespołami jest tak, tak, tak długie, bo, bo to, te, 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 jak to jak stałeś w takiej kolejce po płytę, nie wiem, oddział zamkniętego, a nawet szarpałeś się tam z kimś, bo bałeś się, że dla ciebie nie starczy, to masz odpowiedni szacunek do tej, do tej, do tej muzyki. Dzisiaj muzyka z komputera, klikanie i tak dalej, no jaki mieć szacunek do czegoś, co możesz w każdej filmie mieć, możesz kliknąć, szlak zrobić. No, to po prostu no, podoba ci się, nie podoba ci się, w tych kategoriach, tak? Ciężko tu o jakieś przeżycie. Oczywiście okładki płyt winylowych to często dzieła sztuki, chociażby chociaż płyta um, Kim Kreezon the, the Court of the Kimson Clink to jest dzieło sztuki to jest, to jest płyta o której napisano o okładce tej płyty Napisano kilka rozpraw e, naukowych, e, więc e, tam są zawsze jakieś e, e, motywy, e, czy płyty, na przykład, nie wiem, zespół Kansas, pamiętam, takie też malarskie, bardzo. E, płyty, oczywiście, na przykład, Pink Floydów, Dark Side of the Moon, tak, analizowano i tak e, dalej, czy, czy, czy Amagama Pink Floydów i tak dalej. To wszystko e, e, atomowe serce matki, słynne krowy i tak dalej. To wszystko e, w, wymagało jakiejś jakiej odwagi, też artystycznej. E, e, to też. E, zapuszczało się taką płytę na adapter, oglądało się okładkę, czytało się, w jakimś studiu nagrali, kto, jacy muzycy uczestniczyli w, 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 w tych nagraniach. To samo oczywiście jest przy kompakcie, tylko, że o wiele mniejsze, więc ciężko się tą okładką kompaktową zachwycać, kiedy to w, format okładki, pamiętam, Andrzej Mitan był taki wokalista, wydawał płyty, niesamowity zespół, zespół, Ogród Wyobraźni, Andrzej Mitan, niesamowity wokalista, wydawali okładki, które były ręcznie malowane. I na przykład wydano tysiąc takich egzemplarzy. Takich. Wiecie o co chodzi? Każde, masz dzieło sztuki, jakby. Każda okładka jest inaczej na, y, namalowana osobiście przez, przez kolegów zaprzyjaźnionych plastyków, malarzy. To, to coś jest w rodzaju dzie, dzieła sztuki. Tak? Z kompaktem jest to już takie bardziej komercyjne. Znaczy, też oczywiście łatwiejsze, bo tak kompakt można y, 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 na przykład. Y, płytę winylową można nosić pod pachą. Pamiętam, że na, na płyty podrywały się dziewczyny, tak? Albo często poznawało ciekawych ludzi. Jeżeli ktoś szedł ulicą i miał płytę taką winylową pod pachą, jakąś ciekawą, zachodnią albo polskiego zespołu ciekawego, to często gdzieś na przystanku można było zagadać. Tak zresztą podobno Kate Richards z Mickiem Jigiem się poznali gdzieś na przystanku tramwajowym, że właśnie jeden z nich miał płytę jakąś analogową pod, pod pachą i z, to, to może być początek rozmowy, tak? Że, a słuchasz tego, a ja znam ich tam jakąś wcześniejszą płytę i tak dalej, i tak dalej. I tak też podrywano dziewczyny, na przykład, że właśnie tu mam jakąś super wypasioną płytę, a co a właśnie tutaj po prostu zachod, bo wujek przesłał z Londynu. Więc, więc to, są, to są niesamowite rzeczy. Z kompaktem tak się nie da. Tak? Ciężko niż kompakt pod, pod Pachą. Więc kompakt jakby był już bardziej takim komercyjnym wytworem, aczkolwiek ja mam też sentyment do kompaktu, może już nie taki jak do płyty winylowej, no ale po prostu kompakt to jest w miarę nowe zjawisko. To nie jest w latach 80. rządziły kasety magnetofonowe te, te wszystkie. I w latach 90. 90. Także kompakt pojawił się dopiero gdzieś w latach 90. pod koniec. Pierwszy polski kompakt to jest bodajże 88 bądź 9 rok płyta z muzyką Chopina, a w 90 roku bodajże Budka Suflera jako pierwszy polski zespół w 90 roku wydała kompakt. Pamiętam, że mówiono, że kompakt to jest taki, była taka fama, że, że to jest tak doskonały nośnik, wówczas nie wyobrażano sobie lepszego, że tak doskonały nośnik muzyczny, że wszystkie dźwięki słychać że na przykład jak jakiś zespół nagrał jakąś tam swoją, swój materiał muzyczny, to mówiono, nie, nie, to za słabe na kompakt, na kasetę tak, ale kompakt uważano za coś, coś wyjątkowego, mało ludzi miało odtwarzacze kompaktowe, mało ludzi, one były drogie oczywiście na początku, ale później, później w miarę, w miarę właśnie rynek przejęły kompakty, i rynek kasetowy padł. i Ja bardziej mam taki sentyment, jeżeli już to mam sentyment do właśnie do starych kaset magnetofonowych, które się przewijało ołówkami, żeby po, żeby po prostu szybciej cofnąć. Właśnie wszystkie pankowe kapele słuchałem na starych kasetach magnetofonowych. I wszystkie takie, tak to pokolenie lat osiemdziesiątych, to, to do dzisiaj są urządzane takie zamknięte imprezy właśnie sentymentalne, gdzie gra się z magnetofonów i gra się właśnie z, ze starych kaset. Ja n, n, nie, mam, nie mam serca wyrzucić, mam całe walizy tych kaset różnych zespołów polskich, zachodnich, zagranicznych. I właśnie nie używam oczywiście tego, ale nie mam, nie mam serca tego wyrzucić, bo, bo to jest taki jakiś nośnik, który, który, do którego mam duży sentyment.